zapraszam do Tunezji. Dobry, dobra zupa z wawra. Jeszcze lepsza, zupa z wewsza. Polska ładna. Cześć, Miszu. No co, dzisiaj jesteśmy na targu. Kolejny dzień. O, słyszeliście, właśnie pani krzyczy, Polonia. Polonia, Polonia. Polonia, dzień dobry. Polonia super kamarada. Rosja no. Yes. Rosja zero. Dziękujemy. No i właśnie pani zobaczyła, że jesteśmy Polakami. Mówi, że Ruscy są no, a my Polska jesteśmy super cudowni. Złoto też mają bardzo fajne. Prawo lekko zobaczmy. Spoko rozmowka. Ciekawe, po ile mają ten 1 gram złoto. 1 gram, how much? Sara! Ciekawe, po ile mają 1 gram złota. To jest ciekawe, czy w ogóle złoto. Nie wiem, próba jakoś ma, ale czy to jest złoto w ogóle? Wie! One gram i ile gram? Nie, ciężko się dogadać. Jestem ciekawy, po ile mają gram złota. Co chodzi? Podobno mają bardzo tanie. Co? Ciekawe, ile mają gram złota. Z ciekawości chcę się zapytać. Ja, co? Ale chyba ciężko. How much 1 gram złota? How much 1 gram gold? 1 gram gold. What's around 120 dinars? 120 dinarów. To jest. Raz złoty 50. Złoty 50, to jest 170, no to tak jak 180 złotych. 180 złotych liczę, tak? 180 złotych. To w Polsce kupię taniej. Jakbyście chcieli to zabrać. Widziałem już różne podróbki w Turcji, ale w Tunezji są najlepsi. Bo patrzcie. Supreme, Louis Vuitton, oczywiście nie, ale gdyby wam się Louis Vuitton znudził, to macie Nike. Zawsze dwie podróbki w jednym. Jakby nie było, takich butów jeszcze nie widziałem. Więc jakbyście chcieli, możecie zamówić u mnie, oczywiście to wam trochę przywiozę. Macie różne kolory, czarne. Więc w Tunezji są buty oryginalne Louis Vuittona i oczywiście Nike. Zapraszam. A co dresik lubi najbardziej, to tak jak w Holandii. Lubię fajki. Fajka wodna, fajka zwykła, to są bardzo fajne rzeczy jak dla mnie. Niedługo mam nadzieję, że znowu będziemy w Holandii, więc zobaczycie jakiś nowy filmik, ale to dajcie jeszcze trochę czasu. Ale jak dla mnie taka fajeczka jest skazana. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Bach, bach, bach. Ciach. Więc klimacik dobry. Więc wiecie chyba, dlaczego tu przyjechałem. Ogólnie ciuchów tu w Tunezji nie polecałbym. No, są dość słabe ciuchy, jakościowo w Turcji są dużo lepsze. Ale farakele kiedyś. Okej? Okej. Tata cynamon. Tutaj to na pewno będą konkretne. Widzicie, jakie mają przyprawy, najlepsze przyprawy, takie kupić sobie takie nóweczki piękne. Cynamon, wanilia, muszelka. Ona mówi, że papryk. Good, dwa dinary. Masa, oliwy, masa. 2 dinary, ale za 100 gram każdego, to się nie opłaca. Wszyscy mówią teraz 2 dinary. O Polaków spotkaliśmy, ale nie mogę ich nagrywać, bo się nie zgadzają.
No i my już po zakupach. Wszyscy się na mnie dziwnie patrzą, bo jestem w krótkim spodenkach, w krótkim rękawku, a u nich tutaj jest zima. No i oczywiście moje tatuaże. Na mój brzuch nie patrzcie, ponieważ jakby nie było, miałem miałem hotel all inclusive, czyli wycieczkę, więc miałem prawo sobie pojeść. Co prawda było bardzo mało jedzenia. Teraz się bijamy na tutejszą taksówkę i będziemy lecieć taksówką. Jakieś 8 km za 5 dinarów, czyli za 7,5 złotego. Specjalnie dla was, wiem, że to jest Tunezja. Mamy tutaj teraz dzisiaj około 28 stopni, ale w basenie jest około 17. Jest bardzo zimna woda, ale specjalnie dla was, że tutaj jestem. Już nie jeden Polak tutaj wskoczył ostatnio po pijaku. Ja jestem trzeźwy jeszcze dzisiaj, jeszcze, bo jutro wyjeżdżamy do Polski wreszcie. Dla Polaków od warszawskiego desika. No to myślę się. W życiu trzeba być twardym i miękkim, pamiętajcie. To, że jest zimno, nie znaczy, że nie można skoczyć. Wszystko jest dla ludzi, wszystko jest dla nas. Woda jest w pytę zimna i pojebała się tragedia. Zimno. No i co, trzymajcie się, pozdrawiam, wbijajcie do mnie na kanał Warszawski Dresik, Instagram Warszawski Dresik. Pozdrawiam was serdecznie z Tunezji, z Dierpy, z Rubeczka Mordeczki. Na razie.